Oskarżenia, fałszywe zarzuty, podkopywanie tego, co się robi dobrego. Dzień dobry. Takie hasełka, które można by wyciągnąć z tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest oskarżany, Jezus jest, no właśnie, jego działalność jest podkopywana. I to, co jest dla mnie takim pierwszym odczuciem w tej Ewangelii, znaczy, lektury tej Ewangelii, jest to, że On jest bardzo samotny. To jest niesamowite, że to jest ktoś, kto robi bardzo dużo dla innych. To jest ktoś, kto nieustannie spotyka się z ludźmi. To jest ktoś, kto yy, no, oddaje całego siebie i w zamian yy, spotyka się z, z taką postawą, która sprawia, że musi czuć się samotny. Że, okej, okay, ma swoją ekipę, ma swoich uczniów, ma te kobiety, które. Ma w cudzysłowie oczywiście kobiety, które do niego przychodzą i z nim chodzą, jak czytamy w Ewangelii. Ma tych wszystkich przyjaciół obok siebie, ale zobaczcie, że w takich bardzo zasadniczych kwestiach on zostaje sam, jest oskarżany. I to, co mnie bardzo tutaj wkurza i jakby potęguje też mój smutek osobiście z tej lektury, to jest to, że on jest oskarżany przez ludzi wierzących, no bo Żydzi to nie byli ludzie niewierzący, to nie byli ateiści. Wkurza mnie to, że ci, którzy wyznają tego samego Boga, ci, którzy czytają to samo pismo, co on, którzy żyją w tym samym miejscu, co on, potrafią być dla Niego tak bardzo podli i tak niefajni. I oczywiście ta dzisiejsza Ewangelia ma mnóstwo takich tematów teologicznych, tam można i nad złym duchem dzisiaj pogadać, i nad tym, co to znaczy być z Nim albo przeciwko Niemu. Myślę, że takich rozkmin znajdziecie mnóstwo w internecie. To, co mnie uderza, to właśnie ta kwestia tej samotności, kwestia tego, że to zło się cały czas nakręca. Nawet ten fragment pod koniec, kiedy Jezus mówi, że jak już wypędzisz tego złego ducha, on znowu przyjdzie, to przyjdzie z siedmioma innymi, to trochę pokazuje i jest obrazem nie tylko jakiegoś prawa duchowego, ale też kwestią tego, jak człowiek podkopuje się pod drugim, jak człowiek nienawidzi drugiego, jak potrafi się nie umieć zatrzymać, że to ten obraz z tymi siedmioma duchami, które Wracają i robią jeszcze większe spustoszenie, no to jest obraz właśnie tego mechanizmu, że czasem się człowiekowi wydaje, że pozbywa się agresora, pozbywa się takiego źródła, takiej relacji, w której było dużo toksyczności, a potem ten, za sprawą którego to się działo, potrafi wrócić z niesamowitą siłą, potrafi wrócić z jeszcze większym oskarżeniem, z jeszcze większym. Rozwalaniem naszego życia. I w ogóle ta Ewangelia jest też taką Ewangelią o tym, że zło jest paskudne, że ono potrafi niszczyć. I to zło możemy rozumieć na różnym poziomie, i takich właśnie naszych chorych relacji między nami, gdzie nie potrafimy dojść do jakiegoś porozumienia do tego, żeby usiąść z drugim człowiekiem i z nim pogadać, i wyjaśnić sobie pewne kwestie. I w takiej kwestii też naszego wewnętrznego zła, to znaczy, że wydaje się, że z czymś się uporaliśmy, a potem to wraca z taką niesamowitą siłą, jak powódź, po prostu jak fala powodziowa i wszystko niszczy. Wniosek dla mnie jest taki, że nie jesteśmy w stanie oczywiście przewidzieć wszystkiego. Wiadomo, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i możemy mieć najlepsze chęci. A czasem po prostu wszystko się rozsypuje. Ale to, co możemy, i to, czego mnie uczy, jakby ten, ten fragment Ewangelii, to to, żeby mieć pokorę wobec swojego życia. To znaczy, nawet jak mi się wydaje, że coś jest już poukładane, z czymś sobie poradziłem, że jakieś zagrożenie minęło i to, które przychodzi z zewnątrz. Ale też to, które wychodzi ze mnie, pamiętacie to, co Jezus mówił: że wszelkie zło pochodzi z serca ludzkiego. Żeby być wobec tego pokornym, to, że sobie coś poukładałem, to, że coś pozałatwiałem, to, coś, to, że coś zostało przeze mnie już opanowane, to muszę być ostrożny. I to nie chodzi o życie w strachu. To jest bardzo ważna i cienka granica, żeby nie żyć w strachu, a być pokornym wobec tego wszystkiego. Chodzi o to, żeby nie poczuć się mocarzem, który zrobił już wszystko i teraz tylko będę spijał śmietankę. Pamiętacie tą inną Ewangelię, kiedy Jezus opowiada ten przykład o człowieku bogatym, który miał dużo owoców ziemi, pobudował sobie spichlerze i usłyszał to słynne zdanie: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy. I tak jest w naszym życiu, że my czasami tracimy takie poczucie. No, właśnie pokory wobec swojego życia, i wydaje się nam, że jesteśmy już po prostu mocarzami, jesteśmy już po prostu poukładani, jesteśmy w relacjach, które już nam nie zagrażają, bo, wszystko, bo wszelka toksyczność została usunięta. Okej, okay, fajnie, że tak jest i fajnie, że się z tego cieszymy, ale warto pamiętać, że życie pokazuje i dostarcza nam dowodów na to, że bardzo często to jest mylące, usypiające naszą czujność. Więc myślę sobie, że tego mnie uczy dzisiejsza Ewangelia, że z jednej strony pokazuje mi Jezusa, który jest bardzo samotny, który jest atakowany przez wierzących właśnie w imię tego samego Boga, o którym on mówi. To jest w ogóle jakiś niesamowity paradoks Ewangelii, że pokazuje nam taką brutalną prawdę o nas, ludziach wierzących, że potrafimy jedni drugich oskarżać. To jest też to, co Paweł powie potem, yy, patrząc na, na, na współczesne sobie kościoły, że jeden drugiego kąsa. Yy, I to jest jakaś przywara ludzka, która będzie nam towarzyszyć do końca świata. Choćbyśmy nie wiem, ile artykułów napisali o tym, jak tego nie robić, choćbyśmy nie wiem, ile artykułów oburzających się na nas przeczytali, to to zawsze będzie, bo to jest bardzo ludzka cecha. To mówiąc, bardzo ludzka, nie mówię tego, żeby to usprawiedliwiać oczywiście, ale żebyśmy też mieli w tę stronę pokorę, to znaczy, że żebyśmy nie myśleli sobie, że my sobie zbudujemy taki świat, w którym to już będzie, w którym tego już nie będzie, że ja już będę takim człowiekiem, bo nie wiem, przeszedłem milion rekolekcji, 70 tysięcy spowiedzi i jestem codziennie na mszy, to już jestem przez to, od tego jestem wolny. No nie, to jest coś, co się do nas bardzo przykleja. Oczywiście, że w zależności od charakteru, od wychowania, od y, przeżywania swojej wiary będzie to różnie się objawiało, ale nie jesteśmy od tego wolni. To, to bycie takim y, prześladujący drugiego jest czymś, co może być bardzo wielkie i mnóstwo mamy tego przykładów choćby w mediach, ale też może być bardzo subtelne. To mogą być szpileczki, które będziemy kogoś, komuś wbijać. To może być coś takiego, że będziemy kogoś trzymać w strachu. I owszem, nie zrobimy mu krzywdy, ale sposób, jaki go traktujemy, sposób, jaki go dystansujemy od siebie i też to, co ten człowiek już z nami przeżył, może być takim trzymaniem go właśnie w ryzach. Na uwięzi, w strachu, ja Ci pokażę. Nie zniszczę Cię, nie będę Cię, nie wiem, atakował, ale to poczucie, że jesteś ode mnie zależny, no wiadomo, tu chodzi o toksyczność, jest bardzo silne. Więc myślę, że warto dzisiaj, patrząc na Jezusa osamotnionego, popatrzeć na to, to takie będzie teraz bardzo pobożne, ale zobaczyć, na ile my tego Jezusa, ja, Ty, każdy z nas, nie osamotniamy, że tak powiem, to znaczy właśnie w drugim człowieku. Może jesteśmy tymi mocarzami, którzy niszczą wszystko. Nie tylko doznajemy tego mechanizmu my od innych, ale też może my jesteśmy takimi ludźmi, którzy właśnie wracają i wszystko wywracają do góry nogami innemu człowiekowi. Mocna jest Ewangelia i trudna, bo pokazująca prawdę o nas, dlatego powiedziałem o czym, co jest bardzo trudne, czyli o pokorze. Że trzeba ją mieć wobec siebie, wobec swojego życia, wobec swojego poukładania, wobec swojego nawrócenia, wobec tego, co osiągnąłem, żeby y, nie pozwolić się dać zaskoczyć bardzo. Bo to, że się dajemy zaskoczyć, to jest bardziej pewne niż wszystko, tylko żeby też minimalizować skutki tego zaskoczenia, czyli żeby przewidywać, że to może być bardzo trudne, w związku z tym y, trudne. To może być tragiczne w skutkach, w związku z tym chcę to przewidywać i to jest moja pokora. Dobrego piątku Wam życzę. Miejcie dobry dzień i bardzo Wam dziękuję za wszelkie dobro, dziękuję za wspieranie mnie, za Waszą modlitwę, za Wasze dobre słowa. Też dziękuję za to, co już nazbieraliśmy na zbiórce. Nawet nie wiem jeszcze, ile to dzisiaj tam jest, no ale podejrzewam, że około 8,5 tysiąca Złotych już będzie, więc końcóweczkę już mamy. To jeszcze tylko teraz 40. Bardzo Wam dziękuję za każdy grosz, za każdą wpłatę. Yy, jesteście fajni. Dzięki. Do zobaczenia.